Z notatnika kapitana Żbika, część szósta. Poniedziałek. Od samego rana bolą mnie zęby. Niby sztuczne uzębienie, a jednak. Wtorek. Dzisiaj rano mieliśmy kurs daktyloskopii. Kapralowi klusze tak się to spodobało, że zaczął wszystkim zdejmować odciski palców. Pułkownik Żelazny nie zgodził się jednak na zdjęcie butów i przyłożył kapralowi aktówką. Środa. Nudzimy się w radiowozie. Grzebie w samochodowej zapalniczce palec mi się zaklinował przestałem się nudzić za to zacząłem się pocić czwartek dostaliśmy wiadomość o napadzie na bank pojechaliśmy tam czym prędzej ale nie było się po co spieszyć ludzie już wszystko wyzbierali piątek kapral Klucha ruszył w pościg za pijanym rowerzystą Klucha ostro prowadzi radiowóz dobrze że wcześniej wysiadłem na siusiu sobota dzisiaj łapiemy na radar Coś nam nie idzie. Mamy dziwne wskazania. Dostaliśmy wiadomość z komendy, aby zwrócić echosądę, która jest dowodem w sprawie. Niedziela. Razem z kluchą i paprochem pojechaliśmy na ryby. Dzień bardzo udany. Szkoda tylko, że zapomniałem zabrać wędek dla naszego zgranego zespołu.